Myślę, że tutaj granica między normą i patologią w przypadku tego zjawiska jest bardzo, bardzo trudna. Najwięcej tutaj znajdziemy wspólnego z sadomasochizmem. Statystycznie częściej to mężczyźni zdradzają. Cześć, dziś rozmawiamy o układzie cuckold, który polega na tym, że strona dominująca, najczęściej kobieta, nazywana hot wife albo hotką, uprawia seks na oczach swojego męża, nazywanego w tym układzie rogaczem. Czy to perwersja, a może to norma? Uważam, że to jest po prostu, wydaje mi się, bez sensu, wręcz niemoralne. No, niezbyt mi to... Ja na przykład nie byłabym w stanie na przykład patrzeć na coś takiego. Niezbyt, chyba nie. Ja bym na coś takiego nie mógł spokojnie patrzeć, ale skoro patrzymy, jak kobiecie rośnie broda, no to cóż, no chyba wszystko jesteśmy w stanie tolerować i znieść. To znaczy, ja myślę, że to jest indywidualna kwestia, no nie wiem. Ciężko powiedzieć. Ja jako jestem mężczyzna chorobliwie zazdrosny, w życiu nigdy bym nie pozwolił na takie opcje. Jednakowoż, gdyby ona chciała, żebym ja, no to jak najbardziej. Nie no, perwersje chyba, moim zdaniem. Rozmawiam o tym i rozstrzygam ten dylemat z seksuologiem Arkadiuszem Bilejczykiem. Cześć. Witam, cześć. Powiedzmy, właśnie to już powiedziałam pokrótce, na czym polega taki układ, no, bo dla większości z nas wydaje się to dosyć dziwaczne. Skąd no myślę, to się w ogóle taki pomysł wziął? Dla większości takiej statystycznej, no to jest dziwaczne i zagrażające również, prawda? Bo wtedy, kiedy mówimy o związku, raczej mamy na myśli układ dwojga ludzi, którzy pozostają sobie wierni. A tutaj ten cuckold, no jest to pewne zjawisko, czy nazwa tak jakoś została nadana jakiemuś zjawisku, powiedzmy, kulturowemu, bo jeżeli chodzi o tego rodzaju zachowania seksualne, no to w literaturze takiej, powiedzmy, erotycznej, historycznej znajdujemy wzmianki na ten temat, więc nie jest to coś obcego człowiekowi. Wszystko myślę, już było od samego początku. Wszystko już było, tak jest. I dzisiaj, no przez to, że też społeczeństwo chyba jest bardziej otwarte, żeby rozmawiać o różnego rodzaju, też wezmę w cudzysłów, dziwactwach, więc też pojawiło się miejsce na dyskusję o tym cuckoldzie, w tym sensie, żeby on się pojawił w dyskursie publicznym, no bo zaczyna się pojawiać, tak? W Warszawie powstają kluby dla tak zwanych swingersów, to się te zjawiska pokrywają, myślę, w znacznej mierze. I kto najczęściej? Czy można jakąś charakterystykę się pokusić? Ludzie. Nie ma chyba charakterystyki, nie ma jakiegoś profilu, powiedzmy, osoby, która byłaby jakoś bardziej skłonna, czy też nie ma jakichś cech osobowościowych, które predysponowały do tego. Tak mi się wydaje. Myślę, że to zależy od całego zespołu różnych czynników, które współdziałają i trudno tutaj wyodrębnić jakieś specjalne cechy, które by predysponowały do tego. No ale chyba nie każdy z nas by wziął udział. Myślę, że większość układzie. Z nas by nie wzięła udziału w takim układzie. Czyli jednak coś rodzaju. Nas chyba odróżnia. Jest to, myślę, że coś, co się dzieje na poziomie naszych preferencji seksualnych. I tak, jeżeli sobie spojrzymy na to zjawisko przez pryzmat objawów różnego rodzaju zaburzeń seksualnych, to najwięcej tutaj znajdziemy wspólnego z sadomasochizmem, z wojeryzmem, z ekshibicjonizmem. To są jednak zaburzenia preferencji seksualnych, czy tak zwane perwersje. Dawno temu mówiło się na to zboczenia. I jeżeli taka forma zachowań seksualnych jest konieczna do tego, żeby ktoś w ogóle uzyskał podniecenie seksualne, żeby uzyskał wzwód, jeżeli mówimy o mężczyźnie, czy lubrykację, jeżeli mówimy o kobiecie, to są takie fizjologiczne wyznaczniki pobudzenia seksualnego, czy też osiągnięcie satysfakcji seksualnej, takiej pełnej satysfakcji seksualnej, zwarunkowane przez tego rodzaju zachowania, nie będziemy wówczas mówili o normie. Wówczas będziemy mówili o zaburzeniach preferencji seksualnych. Jeżeli patrzymy na to zjawisko cuckoldu przez pryzmat właśnie sadomasochizmu, to takie chyba najczęstsze powiązanie, myślę, to istotnym czynnikiem jest przeżywanie zazdrości przez męża. Tak, bo to zazwyczaj rzeczywiście, tak jak powiedziałaś na wstępie, chodzi się w tym zjawisku o to, kiedy to kobieta ma kontakt seksualny z innym mężczyzną, a mąż czy partner stały tej kobiety się przygląda temu. I czymś naturalnym dla człowieka jest przeżywanie zazdrości. To jest taki, no, bardzo taki niski w sensie ewolucyjnym mechanizm, który ma za zadanie jakoś tam trzymać tych partnerów ze sobą. Jedno o drugie jest zazdrosne, no bo zasada ograniczonego zaufania jednak nie tylko na drodze obowiązuje, ale w życiu, myślę, również.
więc ta zazdrość jest takim motywatorem, żeby jednak patrzeć, tak, co ci partnerzy czy też partnerki robią. I od strony takiej sadomasochistycznej właśnie tym cierpieniem, czy istotą tego cierpienia jest przeżywanie tejże zazdrości. Jest to pewnego rodzaju upokorzenie dla mężczyzny. Jeżeli satysfakcja seksualna jest czerpana z cierpienia czy z upokorzenia, no niestety będzie się to ocierało o spektrum tych zaburzeń, preferencji seksualnych, czyli tego sadomasochizmu, no w tym wypadku masochizmu, tak, bo to jest zaburzenie, które ma dwa bieguny, sadyzm i masochizm. Z drugiej strony też tak bywa i takie przypadki chociażby z praktyki biegłego sądowego też zdarzyło mi się mieć do czynienia. Wtedy, kiedy mężczyzna zmuszał swoją partnerkę do tego, żeby odbywała kontakt seksualny z innym mężczyzną, jest to ewidentnie patologiczne zachowanie, ponieważ było to wbrew jej woli. No i na coś takiego trudno znaleźć miejsce w normie. No idąc jeszcze dalej, tak, jeżeli mamy dwójkę ludzi, którzy rzeczywiście czerpią z czegoś podobnego satysfakcję i przyjemność, nie wyklucza to im tego, że mają udany seks tylko we dwójkę. Stanowi to pewnego rodzaju odskocznie, urozmaicenie, no jakbyśmy tego nie nazywali, tak? No stanowi tak raz na jakiś czas jakiś, nie wiem, element rozrywkowy. To być może można byłoby to uznać za coś, co w specyfice ich związku mieści się w tych zachowaniach normalnych. Chyba że, normalnych mówię w takim statystycznym rozumieniu, tak? Chyba że z jakiegokolwiek powodu te zachowania przyczyniają się do rozpadu tej relacji. No wówczas, tak? No jest to trudnością. Myślę, że tutaj granica między normą i patologią w przypadku tego zjawiska jest bardzo, bardzo trudna i nie da się wytyczyć jakiejś jednej ostrej. Myślę, że też specyfika każdego związku będzie to wytyczała. No i dlatego też jest to zjawisko jako takie dosyć problematyczne. Jest problematyczne dla terapeutów, dla seksuologów, ponieważ w pierwszej chwili, jak przychodzi, no, też do gabinetów, tak, seksuologów czy psychoterapeutów, przychodzą ludzie, którzy mają problem. Jeżeli ktoś przychodzi i opowiada o podobnego rodzaju praktykach seksualnych, no zazwyczaj budzi to takie negatywne skojarzenia. Chociaż, no, tak jak mówiłem, dla niektórych akurat tego rodzaju zachowania seksualne nie będą stanowiły problemu, a prawdopodobnie mogą mieć jakieś takie, no, przyjemne aspekty, tak, odskoczni czy też urozmaicenia. A ty spotkałeś się z takimi w swojej praktyce, z takimi parami? Z parami, które by przychodziły razem z tym problemem, czy ujawniając taki problem, nie, ale osoby, które przychodziły na indywidualną terapię, tak, owszem, zgłaszały podobnego rodzaju upodobania i różne z tego konsekwencje wynikały. A czym to się różni od takiej pospolitej zdrady? Też sobie należy zadać pytanie, czym jest ta zdrada. Tak, jeżeli ta druga strona wyraża zgodę i jest to zawiedzą tej drugiej strony, no to trudno mówić o zdradzie. Zdrady. No właśnie, tak, jeżeli zdradę byśmy definiowali jako zdradę seksualną, jako jakieś zachowanie seksualne, które się odbywa w tajemnicy przed partnerem czy partnerką i jeszcze z taką wiedzą, ze świadomością, że nie podobałoby się to tej drugiej stronie, no dlatego też jest to ukrywanie wówczas, prawda? Jeżeli coś takiego traktowalibyśmy za zdradę, no to w przypadku cuckoldu, no nie ma tego czynnika, ponieważ to za przyzwoleniem mężczyzny. No i jak to bywa z mężczyznami, zazwyczaj to oni są tutaj tym czynnikiem napędowym, chociaż nie zawsze, ale statystycznie częściej to mężczyźni są bardziej skłonni do tego rodzaju eksperymentów, takich wykraczających poza układ partnerski. A może to jest właśnie sposób, żeby tej zdrady uniknąć, że tworzyć taką atmosferę w związku, że ta druga strona, jak mówisz, najczęściej mężczyzna, może spokojnie powiedzieć: słuchaj, teraz otwórzmy się. Nie jestem pewien, czy w ten sposób można na to patrzeć, biorąc pod uwagę, że to nie mężczyzna jest aktywny, tylko kobieta. A statystycznie częściej to mężczyźni zdradzają, czyli to mężczyźni mają kontakt seksualny z kimś innym, no zazwyczaj z kobietą. Żyjemy w takim heteronormatywnym społeczeństwie. I jeżeli by to miało być zapobieżenie zdradzie, no to wyłącznie ze strony kobiety, nie ze strony tego partnera. A kobiety statystycznie nieco rzadziej zdradzają swoich partnerów, powołując się na badania profesora Izdebskiego. Myślę, że mogą to być jakieś problemy z samooceną i takie przekonanie mężczyzny, że jest niewystarczająco dobry dla swojej partnerki. Myślę, że niektórzy mężczyźni też mogą później oczekiwać czegoś w rodzaju rekompensaty. Tak, wiele par robi bardzo różne rzeczy w swoich sypialniach i, no nie wiem, kajdanki obszyte pluszem, przypięte do ramy łóżka, no nie jest to coś, co by wykraczało poza normę.